Cześć, witam was. Po raz kolejny na moim kanale The Plants vs. Zombies. Generalnie dawno nie nagrywałem w ogóle niczego, ponieważ mam zaplanowane filmy, nie muszę, ale straszna ochota mnie naszła na to, żebym właśnie sobie coś ruszył. No to Plants vs. Zombies myślę, że będzie okej, bo zacząłem niedawno tą serię. No i tak, mam przygotowany kompot i będę sobie go pił. A lecimy level 1, 8. 7. 7 poziomów przeszliśmy w poprzednim odcinku, to jest szokujące. Szokujące dlatego, że w jeden odcinek to zrobiliśmy, no ale dobrze. Widzicie teraz ekran, który będzie nas witał przed rozpoczęciem każdego poziomu w tej grze, znaczy w większości z nich. Będziemy sobie tutaj wybierać rośliny. Generalnie nie mogę wziąć teraz wszystkiego. Jedną roślinę muszę odstawić sobie, no bo nie mam tyle miejsca. W sklepie później można sobie dokupić miejsce na rośliny do naszej talii, ale chyba nie chcę póki co. Na pewno słonecznik to orzech. Te bomby, no to będzie to się przyda. Dobra, nie wezmę tych wisienek jednak, bo nie będą przydatne. Dobrze, no i stałem sobie pierwszego słonecznika. Zaczynamy poziom. Nie wiem, ile dzisiaj przejdę, na pewno nie 8, bo to była przesada lekka. Pół godziny odcinek trwał. Zobaczymy. Myślę, że na pewno do 10 muszę zrobić. Ale dalej chyba nie. Później się zmienia plansza, wszystko się zmienia i chyba nie chcę tego póki co robić. Na pierwszego zombiaka oczywiście mina. Zbieramy słońca. Dorabiamy się. No. Mam w ogóle miniaturkę zrobioną do odcinka z planszą późniejszą. Zapewne będzie to miniaturka do odcinka trzeciego. A teraz nagrywam drugi, co nie? Więc jeszcze będę musiał sobie dorobić jakąś. Że nie wiem, jaki będzie tytuł odcinka. Jest tak jest. Na niego też chyba minę postawię, nie ma co. Nie ma co. Na niego też minę. I dorabiamy się. Robimy monopol słonecznikowy. Zawsze to robię. To jest najlepsza taktyka na początek. Przynajmniej w większości plansz. Pod poprzednim odcinkiem dostałem też komentarz, żeby sprawdzić moda Plants vs. Zombies Expanded? Coś takiego, no. Nieistotne, ale odpowiadam tej osobie, jeśli to ogląda teraz. I mówię też do innych, że mogę to sprawdzić, ale na pewno dopiero gdy skończę grę. To zobaczę, może to ogarniemy. I tak chcę zrobić limbo minigry w przyszłości, więc jeśli zrobię limbo, to chyba nie będę musiał tego ruszać, ale zobaczymy w przyszłości. W przyszłości zapewne dalekiej, bo jesteśmy na pierwszych poziomach. Mówiłem o tym chyba w poprzednim odcinku, ale gra ma leveli 50. Jednak nie tylko te 50 leveli, to jest cała gra, jeszcze są minigry, jakieś puzzle dodatkowe, dużo rzeczy tu jest i chciałbym wiele z nich ogarnąć sobie w przyszłości. Bo jak mówiłem, bardzo lubię tę grę. Mam 3 rzędy słoneczników, to nam wystarcza. No widzicie, ile mamy słońca po prostu, no. To jest monopol. Dobra, pokażę wam, jak działa Chomper. On generalnie tutaj sobie zje zombiaka, gdy do niego podejdzie. I będzie go później rzuć. Teraz on może zostać normalnie zjedzony. Podejdzie do niego zombie i no po prostu zacznie go jeść jak jakiegoś orzecha, tylko że on nie jest za bardzo wytrzymały. No i to będzie tyle, tak naprawdę. Ale on po czasie przestaje rzuć, jest gotowy znowu do ataku. Chyba nie zdąży przełknąć, dopóki... Okej, jestem z powrotem, bo ktoś mi wszedł do pokoju. Ktoś. Dobrze, stawiam też tym rożące. Fajnie będzie. O, nie zdążył zjeść tego zombiaka na dole. No tak myślałem, że będzie. Aj, miałem włączyć... Naprawdę? W sensie, naprawdę? Dobra. Mam tyle słońca, że się nie martwię. Miałem włączyć kursor, w sensie przechwytywanie myszki na następny odcinek i zapomniałem o tym. To może w kolejnym, bo na początku myślałem, dobra, niepotrzebne, to jest jak przesuwam nasiona, to i tak widzicie.
ale jednak, jednak może się to przydać, jak chcę coś pokazywać. Już jest finalna fala. Szybko poszło, tego se zjemy. Nie mamy bomb tych wiśniowych, ale bo ich nie potrzebowaliśmy. Graliśmy. Po prostu. Jeszcze mogę orzecha postawić tu. I koniec. No. Tysiąc słoneczek w ogóle, patrzcie, mam o tysiąc ponad. Oto kolejna roślina, Repeater. On jest zwykłym piszuterem, tylko strzela dwa razy więcej. W sensie dwa kroszki wystrzeliwuje w jednej linii. No, tak jak tutaj jest to opisane. Kosztuje dwa razy tyle więcej, co ten zwykły piszuter. I strzela podwójnie, więc dokładnie tak samo, jakbyśmy postawili dwóch piszuterów. Na początku nie będzie to nam w ogóle potrzebne, więc go nie biorę. Nie potrzebuję. Więc układ taki sam jak w poprzednim poziomie. Chociaż wezmę sobie wiśniowe. Zamiast tego chompera on nie był jakoś wybitnie wybitny. Tak naprawdę ostatnia plansza normalna w tej strefie. Strefie zwykłej, podstawowej, dziennej. Nie będziemy jej widzieć już przez długi czas. Chyba że zagramy w jakieś minigierki albo survival. Taki tryb. Standardowa taktyka. No niczym się praktycznie nie będzie różnić. Tyle. Jeśli to oglądacie teraz, możecie napisać co u was. Coś. W poprzednim odcinku praktycznie w ogóle nie było montażu. Ten zamierzam zmontować. Nawet specjalnie nagrywam osobno dźwięk i grę, żeby to montować później i poprzecinam wam takie nudniejsze fragmenty. Oj. Małe kłopoty mogą być. Ale chyba nie do końca. No nie będzie to symetryczne, ale skuteczne. O. Mam tyle słoneczników, że mogę stawiać dalej wszystko po prostu. Tak jak mówiłem, monopol. No. Pierwsze zombie idą, a my już mamy dwie prawie linie atakujących. O nie, ale błąd zrobiłem, mówiłem to w poprzednim odcinku. Ale błąd. Postawiłem dwa mrożące w jednej linii. No nie, nie miałem tak robić. Dobrze, później to usunę. I dalej. Fajne. No, może rośliny nie są ułożone symetrycznie, ale za to symetryczny jest nasz atak. Więc fajnie. Dobra. Szybka reakcja poszła. No nie mam problemu tutaj jeszcze. Zwróćcie uwagę na to, że mamy kosiarki, więc jak zjedzą nam te wszystkie rośliny, a to jest praktycznie niemożliwe na tym etapie. No to jeszcze kosiarki ich przyjadą, więc na początku, jak się umie grać, to da się przegrać praktycznie. Później dopiero jest trochę ciężej. Trudniej chyba, nie ciężej się nie mówi. To nie tak. Ciężej. No chyba nie. O, patrzcie, jaki atak. Boom, trzy rzędy tych z pachołkiem. Ciekawe. Mogę wam powiedzieć też ciekawostkę, dlaczego ten zombie ma akurat pachołek na głowie, a ten ma akurat wiaderko. Bo wiem to już dlaczego. Generalnie z początku był taki koncept, żeby był zombie, wiadomo, zwykły i zombie robotnik. Ten zombie robotnik miał właśnie pachołek na głowie, jednak usunięto z niego tą szatę i tylko ten pachołek zostawiono, tak?
Więc dlatego na pachołę był taki robotnikiem drogowym, no takie gra w skojarzenia czy coś. Za to ten z wiaderkiem miał być malarzem, to był zombie malarz. I jest na tym wiaderku, jeśli się przypatrzycie, taki czerwony ślad. I ten czerwony ślad to nie krew. To nie krew, to jest farba właśnie, bo był taki concept art, taka grafika jego, gdzie był sobie ten zombie, miał takie białe ubranko, oczywiście ten to wiaderko na głowie i w ręce trzymał farbę czerwoną właśnie i pędzel. No. No patrzcie, jak my tutaj się ułożyliśmy. Wow. Nie stało nic więcej, zrobię boom i tyle. Boom. Monopol słonecznikowy. I uwaga, nie dostaliśmy roślinki, ponieważ jej 10. poziom z każdej strefy będzie specjalnym poziomem. Dostaniemy notatkę od zombie, która będzie zapowiadać atak. Cześć. Mamy w planach zaatakować twój dom. Podpisano zombie. Tyle. No, tyle. Ten poziom będzie taśmowy. Taśmowym poziomem, tak jak przy kręgach mamy taśmę na górze i tutaj będą nam lecieć rośliny, którymi atakujemy zombie. I tak będzie co poziom. O, repeater, możecie go zobaczyć pierwszy raz. On się nam nie opłacał na początku, jak mówiłem. No, co 10 poziomów właśnie będzie tak samo to wyglądać, czyli na przykład 20 też będzie taśmowym poziomem, tylko że na innej strefie będą zombie z tej strefy i rośliny tylko z tej danej konkretnej strefy, tak? Tutaj lecieć. To jest bardzo luźne, w ogóle tutaj nie mam się czym denerwować, to tam nie mogliśmy przegrać, a co dopiero tutaj. Po prostu, naprawdę. Genialnie mogę zostawiać to, to minę sobie postawię tu. Bo czemu nie? Wszystko mam, wiśnie też mogę. Ta mina wyrośnie czy nie? Patrzcie, o. Idealnie na minę się nadział zombisteczką. Posłuchajcie sobie też muzyki, bo... Bo to jest ciekawe, że ją możecie usłyszeć tylko raz w grze. Tylko w tym poziomie, naprawdę. No, po prostu wysadzam wszystko, co chodzi minami. Patrzę, zombie idzie i robię tak. Raz, dwa, trzy, giniesz ty. Masowany atak. Ma dwie flagi jeszcze, będziemy mieli wypełniony cały ogródek, cały trawnik roślinami, no mówię wam. Tylko mrożącego mi brakuje na górnej linii, boi mnie to. Proszę, dajcie mi to. No tak to wygląda, taki mamy klimat, wszyscy umierają. No tak mocno niesymetrycznie, jeśli mam być szczery, no ale dobra. Potrzebuję mrożącego, to się nie potrzebuje, ale bardzo chcę, żeby na górze też byli zamrażani, dziękuję. No tutaj te rośliny są darmowe, jak mam już na każdej linii zamrażających podwójnych, no to... podwójnych, no pojedynczych, no to mogę sobie pozwolić na postawienie podwójnych. To nie zmieni różnicy. To nie zmieni różnicy, nie mogę się nadziwić tym, co ja mówię. Co tu się dzieje? Dźwięki. Tych dźwięków, miliony. Sześć rzędów atakujących roślin mamy. Wow. Wystarczyło nam dwa rzędy, już byliśmy niepokonani. No sześć, no to co oni nam zrobią, naprawdę.
nic, nic. No to jest ostatnia pola, taka sama pola robi takie coś. Chcę podejść bliżej. Ale w zasadzie niepotrzebnie. Wszyscy leżą i kwiczą, wszyscy leżą, nie żyją. I dostaliśmy nową roślinę, jaką jest grzyb. Grzyb jest darmowy. Darmowa roślina. Szuc? Strzela? Atakująca roślina za darmo? Jak to jest możliwe? Zobaczycie w kolejnym odcinku, ponieważ to już koniec, jeśli chodzi o ten film. Jak widzicie, przejdziemy do nowej strefy. Strefy numer 2 i będzie to pierwszy poziom z tej strefy. Ja się z wami żegnam, do zobaczenia, widzimy się w kolejnych odcinkach, nie tylko z Plants vs. Zombies, ale też z innych. Polecam sprawdzić kanał i co tam się znajduje. Możecie zaproponować swoją serię jakąś, jeśli macie pomysł i chcecie coś zobaczyć. Do zobaczenia.